Rafał Król, Expeditions.pl. Dzisiaj absolutnie niezwykłe, kosmiczne, odjechane i zachwycające kije trekkingowe od amerykańskiej marki MSR. MSR, Dynalog, Carbon, Astro. Te kije to prawdziwe dzieło sztuki. Mało którym produktem jestem zachwycony, ale te kije są zachwycające. Zachwycający jest sam projekt, zachwycające są materiały i wykonanie. Może od początku. Zwróćcie uwagę, że duży talerzyk, są duże talerzyki i małe, duży talerzyk jest zrobiony tak, że sam kij ma wycięcie i składa się w ten talerzyk. Maksymalnie oszczędzamy miejsce. Kije te są niezwykle małe po złożeniu, bo ich szerokość to niespełna 40 cm. Na upartego włożymy je na dno plecaka, przytroczymy, albo przypniemy, albo włożymy do środka. To są kije łamane, a nie skręcane. Są łamane tak jak sondy lawinowe i często niektóre firmy nazywają ten system składania systemem Z. No więc patrząc od czubka mamy niezwykłą, fantastycznej jakości, bardzo mocną, widiową końcówkę na bardzo wiele lat użytkowania. I mamy trzy segmenty z karbonu. Teraz, jak się ten kij składa? W komplecie mamy tutaj rzep. Ten rzep jest bardzo fajnym rzepem, bo to jest rzep, on jest na stałe na kijku. My go tutaj mamy non-stop. Rozkładając kij, mamy takie trzy segmenty, jak w sondzie lawinowej. I aby go złożyć, potrzebujemy po prostu pociągnąć. To wszystko. Tak złożony kij nie ma żadnych jakichś. Łączenia są absolutnie gładkie. Nie ma tutaj żadnych zgrubień. Czyli żeby go zamontować, złożyć w całość, wystarczy nam po prostu go pociągnąć i tutaj nam zablokuje się klips. Klips, który tutaj widać. On jest bardzo fajnie, bo ma przypiłowaną górę, więc on idealnie pasuje. To nie jest klips, który jest absolutnie okrągły. On jest taki z małym. To wszystko. Mamy ten kij złożony. Kij występuje. Aha, no i mamy tutaj ten rzep. Jeżeli go nie używamy, możemy go sobie spokojnie zawinąć. I on stanowi element izolacyjny rączki. Mamy rączkę do trzymania. Zwróćcie uwagę, że ona nie jest płaska, znaczy ona nie jest prosta. Ona jest lekko pochylona do przodu, co bardzo fajnie współgra, nie obciąża nam tak bardzo stawów, bo to pochylenie do przodu zawsze nam ułatwia chodzenie. Rączka jest wykonana z ewazotu wysokiej gęstości, który nie wchłania wody. Czyli ta rączka nie odparzy nam łapy, izoluje nas, jak jest bardzo zimno i fajnie działa z rękawiczką. Poniżej mamy ten rzep. Rzepik. Jeżeli go nie używamy, po prostu on jest elementem izolacyjnym. I poniżej mamy jeszcze 12 cm też tej pianki z ewazotu. Te kije, w przeciwieństwie do innych kijów składanych w ten sposób Z, one mają jeszcze regulację długości.
czyli mamy tutaj klips, który pozwala taki je wyciągnąć albo złożyć o 20 cm. To jest bardzo ważne. Kije Dynalock występują w dwóch długościach. Długości SM 100 do 120 i długości L, XL, to jest L-ka, właśnie XL-ka, o długości 120, czyli złożony kij ma 120, ale ja go mogę wyciągnąć do 140 cm maksymalnie. Tak to wygląda. Czyli regulowany jest tylko ten ostatni górny element. To jest fajne, bo ja nie muszę się schylać. Dwa dolne segmenty są zbudowane, są złączone na amen przez wyciągnięcie. Natomiast ruchomy jest tylko ten jeden górny. Jak się go zamyka? Jest tutaj klips, ale w przeciwieństwie do innych różnych firm, to jest klips w 100% metalowy z anodowanego aluminium i który ma jeszcze regulację mocy zaciśnięcia. Czyli po wybraniu przeze mnie długości zamykam ten klips i kij stoi na takiej długości, na jakiej ja sobie to ustawiłem. Klips jest zachwycający. Jest mocny, łatwo go złapać nawet w rękawiczce i ma regulację, którą też bardzo dobrze możemy obsłużyć również w rękawiczce. Dla osoby takiej jak ja, o wysokości 1,80 m, kije, jeżeli go sobie ustawię na 120 cm, to jest taka wysokość, jaką ja potrzebuję mieć. To jest kąt prosty, więc jest dobrze, żeby chodzić. Przy podejściach pod górę mogę sobie złapać niżej, przy zejściach po prostu go wyciągam tyle, ile potrzeba, żeby się oprzeć. Kij ma bardzo fajną, regulowaną pętlę, którą mogę sobie wyciągać i regulować. Jeżeli na przykład używam tych kijów zimą z bardzo grubą rękawicą, to potrzebuję tą pętlę większą. Jeżeli chcę, to mam ją mniejszą, na przykład na gołą łapę, ale mogę spokojnie oprzeć rękę, mogę to dociągnąć. Regulacja jest łatwa. Sama pętla jest jeszcze od środka wyściełana taką mikropianką, więc kije są miłe w dotyku, nie haczą nam łapy, są bardzo wygodne. Ten kij nie jest może kijem super lekkim. On waży 250 gram. Uwaga, chowam. 250 gramów. Z zimowym, okrągłym talerzykiem. W komplecie mamy jeszcze mniejszy talerzyk. No i kiedy chcemy go złożyć, po prostu odpinamy rzepik. I łączymy sobie kijka w całość. Fantastyczny produkt, niezwykle dobrze wykonany, niezwykle dobrze zaprojektowany. Do czego te kije służą? Do wymagającego trekkingu, do doski alpinizmu, do ski turów. Mogą być troszeczkę krótkie do narciarstwa biegowego, ale też to zależy od wzrostu. Moim zdaniem są to fantastyczne kije całoroczne, najbardziej odjechane, jakie możemy znaleźć na rynku. Nie bez kozery te właśnie kije przez taką prestiżową amerykańską stronę Outdoor Gear Lab zostały uznane za najlepsze kije na rynku i jedne z najchętniej kupowanych w Stanach Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone to najbardziej wymagający
rynek świata. MSR Dynalog Carbon. Fantastyczne kije z górnej półki. Jeżeli szukacie jednych, niezniszczalnych kijów na wiele lat użytkowania, jeżeli lubicie rzeczy świetnie zaprojektowane i perfekcyjne, serdecznie polecam Wam te kije. One nie są może najlżejsze, waży 250 gramów, taki jeden kijek z zimowym talerzykiem, ale przez to, że rączka jest pochylona, tej wagi się w ogóle nie czuje, to znaczy on nam pracuje bardzo fajnie anatomicznie, ucieka trochę do przodu i my tej wagi nie czujemy. MSR Dynalog Carbon. Kije z górnej półki warte swojej ceny. Jeżeli nie będziecie mogli ich znaleźć w Polsce, wystarczy poprosić Packera, packer.pl, dystrybutor MSR na Polskę. Oni Wam te kije sprowadzą. Pamiętajcie, osoby niższe długość 100-120, osoby wyższe 120-140. Fantastyczny produkt. Polecam Wam, nic lepszego nie znajdziecie. Rafał Król, Expeditions.pl.